Cześć, z tej strony Sargon, a to kolejny odcinek naszej kariery Paris FC. No i jesteśmy już w okienku transferowym, no ale to wcale nie oznacza, że będziemy transfery robić, ponieważ mamy mały problem, problem finansowy. No okazało się, że nasi piłkarze, którym kończy się kontrakt, chcą po prostu za dużo zarabiać. Na przykład taki Alami chce zarabiać ponad 20 tysięcy euro tygodniówki, więc nie ma po prostu z czego mu tego zapłacić. No i może być kłopot z utrzymaniem tych zawodników, a kończy się kontrakt Alamiemu, kończy się kontrakt także Nemane między innymi, więc ważni zawodnicy, no ale zobaczymy, może uda się kogoś sprzedać z tych niepotrzebnych piłkarzy jednak, żeby mieć te pieniądze na przedłużenie kontraktów. Miejmy nadzieję, że żaden klub nie pokusi się o ściągnięcie któregoś z tych zawodników, którym się kończy kontrakt, w ramach po prostu no tego, że im się kontrakt kończy, że nie wykorzystamy tej okazji. Dobra, przejdźmy już do pierwszego spotkania, jak sobie rozegramy w tym odcinku, a będzie to mecz ze Stade Reims. No i tutaj mamy oczywiście naszą jedenastkę na początku, jako że gramy u siebie. No i jak widzicie, nie ma tutaj większych zaskoczeń, no poza może Hervem Libokim, naszym kapitanem, który w tym sezonie gra niewiele, ponieważ no, wiek już mu się daje bardzo mocne wyznaki, naprawdę mu statystyki mocno spadły, szkoda, bo w poprzednim sezonie był naprawdę bardzo solidnym obrońcą, no a teraz niestety już tak często okazji mu nie mogę dawać, no, ma jedynie 63 overalla, no ale dobra, przejdźmy do pierwszej akcji i Alami ma świetną sytuację i wykorzystuje ją. Alami 1-0 i bramkę strzela właśnie Saifedine Alami, no i ten piłkarz, który właśnie nie chce przedłużyć z nami kontraktu. No i zobaczymy. Jak na razie jest bardzo ważnym naszym elementem naszego składu i szkoda byłoby go stracić, no ale zobaczymy, czy nie będziemy po prostu mieli na to wpływ, czy też nie. Ze Stade Reims szybko odpowiada w tym meczu. 1-1 już jest, no i wyrównanie. Ładna bramka strzelona przez Mubele. No i mamy remis po raz kolejny. Wracamy do początku, chociaż jest to dopiero 17 minuta tego meczu, więc także jeszcze będzie się tutaj sporo działo, no ale spotkanie, trzeba powiedzieć, że dla takiego neutralnego kibica na pewno się ciekawie zapowiada. Mamy tutaj no, ładne uderzenie, niestety Bernardo nie zdało wybronić. Kolejna sytuacja świetna, no i Robert Ibanez, tak jest. Robert Ibanez, były zawodnik Walencji także. Tak więc w Stade Reims mamy tutaj zarówno Gago, który kiedyś grał w Walencji, no i Roberta Ibaneza, który także grał w Walencji. Wychowanka nietoperzy. No i strzelał nam bramkę. Piłkarz, który no, w Walencji nie miał jak grać. Niestety nie ten poziom, no ale jak widać tutaj prezentuje się ok. No i strzelił nam gola. Cały czas atakuje Stade Reims. Tutaj naprawdę ciekawa sytuacja. Na całe szczęście nic z tego nie wyszło, bo byłby naprawdę kuriozalny gol. No i po pierwszej połowie niestety przegrywamy i właśnie za sprawą tego piłkarza, Roberta Ibaneza. Będziemy musieli na niego uważać w drugiej połowie. No i się postarać jakoś odrobić te straty, bo mimo wszystko jest tutaj szansa, żeby coś się ugrać. Walczymy więc, a tutaj mamy bardzo dużo pecha. Niestety nie wyszło nic z tego. Jednak kolejna sytuacja i Shansako, nic z tego, ale jeszcze jest Cicretti i udaje nam się tutaj wyrównać. 2-2 już w doliczonym czasie drugiej połowy i na całe szczęście mamy ten remis. Cicretti, dobitka po strzale i Shansako, naszego snajpera. No i Cicretti także pokazuje się dobrze. On też zdobywa bramki, asystuje. Naprawdę bardzo solidny zawodnik. Można powiedzieć, że trochę wygryzł z tej kluczowej roli w naszym składzie oczywiście Dylana Saint-Louisa, który no, zdecydowanie mniej jest widoczny, ale on także się przydaje, szczególnie w rozgrywaniu. No i także angażuje się w defensywę, co ciekawe. No ale dobra, mamy koniec meczu, 2-2. Nie jest to najgorszy wynik. Stade Reims to jest solidna ekipa, więc dobrze jest mieć tutaj remis właśnie z tą drużyną. Dobrze, nie udało nam, że nie przegraliśmy tego. Szkoda, że nie udało się wygrać, no ale no, najważniejsze jest to, że nie tracimy tutaj 3 punktów. Mamy trening i szykuje się naprawdę ciekawe widowisko w Pucharze Ligi, bo naszym kolejnym rywalem w tych rozgrywkach będzie Paris Saint-Germain, więc mamy kolejne derby Paryża.
No i za chwilę się okaże, czy uda nam się tutaj w bezpośrednim meczu, w bezpośredniej rywalizacji ich pokonać. No na pewno będzie to niesamowicie trudne zadanie, no ale będziemy walczyć oczywiście. Niestety część z naszych piłkarzy, a właściwie większość, jest nieco podmęczona, więc nie będą mieli jak zagrać, będzie nieco gorzej. No ale i tak oczywiście muszę większość składu zostawić, bo nie mam tutaj zbyt wielu zmienników na podobnym poziomie co nasza podstawowa jedenastka. Dokonałem kilku zmian, no i przechodzimy do meczu PSG Paris FC. No i znajdujemy się na Parc des Princes, na Parku Książąt, no i okaże się, która ekipa z Paryża tutaj będzie lepsza, bo w poprzednim meczu było bardzo ciekawie. Co prawda PSG wygrywało 3-0, ale udało nam się zmniejszyć tą przewagę do 3-2. Więc naprawdę się dobrze zaprezentowaliśmy. No i w pucharze też mieliśmy bardzo ciekawą sytuację w tej drabince. Jeśli się przyglądnęliście, to nasz były rywal z drugiej ligi, Burg Perona, udało im się tam dosyć daleko zajść. Ale będziemy jeszcze to analizować po tym meczu, jak będziemy patrzeć na drabinkę. Skład PSG tymczasem przed waszymi oczami, no i nasz skład tutaj. Jak widzicie, jest parę zmian, m.in. Czidziretki w tym meczu zagra jako ofensywny pomocnik, a Neymar zagra na prawym skrzydle. No i poza tym w pierwszym składzie Lucas Torrari oraz Belcourt wraca do jedenastki. Oprócz tego Delen na lewej obronie w tym meczu. Postanowiłem dać mu okazję, chociaż jest to też jeden z tych zawodników, któremu kończy się kontrakt. Warto podkreślić, tutaj mieliśmy spalonego, ale mamy kolejną sytuację i szansa. Sako, świetna okazja Sako, ale niestety ta piłka nie wpadła do siatki. Akcja dla PSG, Verratti, ale nic z tego nie wychodzi. No i mamy koniec pierwszej połowy. Trzeba przyznać, że naprawdę dobrze graliśmy w tej pierwszej połowie, bo poza tymi akcjami udało nam się utrzymywać przy piłce nawet. Graliśmy naprawdę solidnie, można powiedzieć, że nawet lepiej. Na pewno nie byliśmy gorsi od PSG. No i są jakieś szanse tutaj. Możliwe, że PSG po prostu trochę zignorowało to trofeum Puchar Ligi, no ale za chwilę się to okaże. Niestety tracimy w drugiej połowie gola i Draxler strzela bramkę na 1-0. No i będziemy musieli odrabiać wynik. Zobaczymy, czy nam się to uda. No na pewno odrabianie przeciwko PSG nie jest niczym prostym. No ale pokazaliśmy, że potrafimy to robić w meczu ligowym, więc czemu by nie tutaj? Może tym razem uda nam się wywalczyć remis. Walczymy więc Alami, uderzenie, jest dobitka Sako i mamy tą bramkę 1-1. Bardzo szybko odpowiadamy, kilka minut po tej bramce Draxlera. Gola tak, że zdobywa Sako po dobitce strzału Alamiego. Mamy tutaj wyrównanie. No i pokazujemy PSG, że nie są jedyną solidną drużyną z Paryża, bo my także prezentujemy poziom, atakujemy cały czas Alami, ale to był słaby strzał, niestety nic z tego nie wyszło. Jeszcze mamy okazję dla PSG, Kostas Manolas, ale naprawdę to przestrzelił, no i mamy remis cały czas. Przeprowadzamy zmiany, ale to już jest końcówka tego meczu. Sam koniec, no i nie zmieniły ono już widoku tego spotkania, wyglądu. No i szykuje się kolejny konkurs jedenastek. No i to jest dla nas szansa, bo karnych możemy wygrać. Bernardoni już bronił jedenastki naszych rywali, więc możliwe, że tym razem także da nam tutaj zwycięstwo. To się okaże. Na pewno piłkarze PSG są doświadczeni w takich konkursach jedenastek. Nie zje ich presja. Czy nas zje? Zobaczymy. Gramy. Mamy tutaj rzuty karne przeciwko bardzo dobremu rywalowi. No ale to są karni, tutaj wszystko może się stać. Przechodzimy więc do pierwszej jedenastki, a wykonywać ją będzie Hatem Ben Arfa, były zawodnik Nicei. No i zobaczymy, czy wykorzysta swoją jedenastkę. Ben Arfa, uderzenie i niestety nie udało się, Bernardo nie mógł tego wybronić, a był bardzo blisko. Junior Sambia, czy wyrówna stan tych jedenastek? Tak jest. Mamy zamienioną jedenastkę na gola. Kolejna jedenastka dla PSG, no i Cavani wykorzystuje tego karnego. Czy Nemane zrobi podobnie? Aaron Nemane, uderzenie, no i jest pewnie wykorzystany rzut karny. 2-2. Neymar, wielki gwiazdor PSG, i mu także udaje się wykorzystać jedenastkę, ale miał tutaj dużo szczęścia, bo od pleców Bernardo niego się to odbiło. No pechowo, ale trudno, zdarza się. I szansa kostrzelna, no i niesamowicie przestrzelił, nie wiem jak to się stało, ale niestety nie ma tutaj wykorzystanego rzutu karnego, no i Munierowi się to udaje. No i
często wszystko zależy od tej jedenastki Alami. Czy uda nam się ją wykorzystać? Alami uderzenie pewnie, podkręcony strzał nawet. No i mamy tę jedenastkę wykorzystaną, jednak rzut karny dla Özila i on tu może dać już prowadzenie PSG, no i tak się dzieje, no i Mesut Özil daje zwycięstwo ekipie Paris Saint-Germain, no i to właśnie ta drużyna przechodzi dalej w Pucharze Ligi, niestety nie ma tej niespodzianki, faworyt przechodzi dalej, no ale mecz był bardzo wyrównany i to były derby Paryża na naprawdę wysokim poziomie, pokazały, że w przyszłości będziemy mogli walczyć z PSG o tytuł najlepszej drużyny w stolicy Francji. Jeszcze na to nie pora, jeszcze się rozwijamy, ale na pewno będzie taka szansa w kolejnych sezonach. Zobaczymy, jak będzie nam szło w lidze, w innych pucharach, w innych trofeach. Mimo wszystko zaszliśmy w miarę daleko w tym Pucharze Ligi. No i można naszą drużynę za to pochwalić. No i mamy tutaj właśnie wynik Pucharu Ligi. Naprawdę ciekawy wynik i właśnie to Bourg-Péronnat zaszło do półfinału i zmierzą się z Monaco, a PSG zagra w półfinale z Marsylią, która wyeliminowała Dijon. Mamy kontuzję niestety Ciciretiego, no i to jest problem. 3 tygodnie bez naszego kluczowego zawodnika, będziemy musieli się jakoś postarać go zastąpić. No Neymane jest i grał na naprawdę w solidnym poziomie, więc myślę, że nie będzie to aż tak duży problem. Problem właśnie jest z tym Alamim, który chce odejść teoretycznie, bo nie chce przedłużyć kontraktu. No i też ten piłkarz, jeśli ma 2 mecze do rozegrania w krótkim odstępie czasu, to się dosyć szybko zmęczy i w tym drugim spotkaniu nie będzie świeży. No i może być trudno bez takich możliwości rotacji. No ale mimo wszystko jesteśmy dobrej myśli. No i przechodzimy do meczu z Lens. Gramy na wyjeździe. Kolejny Beniaminek. No i zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Jeśli dobrze pamiętam, to wygraliśmy spotkanie w rundzie jesiennej, no i teraz mamy okazję po raz kolejny pokonać Lens. Na 20. miejscu w tabeli ta ekipa, no i bardzo możliwe, że spadną z powrotem do Ligue 2. No życzmy im jak najlepiej, ale mimo wszystko to nie jest nasza sprawa. Nam zależy na tym, żebyśmy my wygrali ten mecz. No i skład Lens tak się prezentuje i za chwilę będziecie mogli zobaczyć oczywiście skład naszej ekipy, no w którym nie ma niestety Ciciretiego. Poza tym, jak widać, jest trochę zmian. Akichi gra w pierwszej jedenastce, co bardzo dawno nie miało miejsca. Poza tym Henriksen i Strand, dwaj bardzo młodzi zawodnicy, dostali okazję, a na środku obrony zagra Joku, który ostatnio też nie grywał za często, ale jest naprawdę solidnym zawodnikiem. No i miejmy nadzieję, że da radę, ale Neymane. No i jest bramka dla nas szybko. No i udaje nam się objąć prowadzenie. Świetnie się tutaj zachowaliśmy. No i Neymane, Aaron Neymane pokazuje, że może zastąpić Ciciretiego. 1-0 dla naszej ekipy. Aaron Neymane, no naprawdę bardzo dobra gra. Oczywiście dopiero początek spotkania, no ale zapowiada się naprawdę solidny mecz w jego wykonaniu. No i miejmy nadzieję, że uda nam się przedłużyć ostatecznie z nim kontrakt. Tutaj akurat mamy ten plus, że on nie może odejść do innego klubu, bo nie ma 23 lat, więc nie musimy się tym martwić. Możemy przedłużyć z nim kontrakt na końcu sezonu. Mieliśmy okazję dla Lens, ale był tutaj spalony. Kolejna okazja dla Lens niewykorzystana, no i po pierwszej połowie zwyciężamy. 1-0, prowadzimy. Lens miał swoje sytuacje, co prawda, no ale mimo wszystko jesteśmy dosyć solidną ekipą tutaj. Musimy trochę poprawić tą grę w obronie w drugiej połowie. No i myślę, że bez problemu utrzymamy ten wynik. Jednak akcja dla Lens, kolejna uderzenie, no i jest bramka wyrównująca 1-1. No i teraz to już nie wygląda tak dobrze. Lens zaatakował mocno w tej drugiej połowie, na początku po wyjściu z szatni, no i udaje im się wyrównać. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Czy uda nam się podnieść po tym słabszym momencie w naszym wykonaniu, czy jednak Lens pójdzie za ciosem, no i strzeli kolejnego gola. Mają swoją okazję, ale Bernardo nas tutaj ratuje, to była świetna okazja dla Lens. No i czy niewykorzystana sytuacja się zemści? Tak jest, mamy bramkę 1-2 i Leif Strand, ten młody Norweg skrzydłowy, strzela pierwszą bramkę
dla ekipy Paris FC. Pierwszy debiutancki gol tego zawodnika. Miejmy nadzieję, że kolejne przyjdą niedługo i stanie się przyszłą gwiazdą naszej drużyny. No oby. Mamy kolejną okazję. Ishan Sako, świetnie. Uderzenie jest 3-1. Genialny strzał Ishana Sako. I tutaj mamy już pewne prowadzenie 3-1. I Lens już będzie bardzo ciężko się z tego podnieść. Końcówka spotkania. Przegrywają 2 bramkami. No a my gramy naprawdę solidnie, więc po tej straconej bramce trzeba powiedzieć, że naprawdę poprawiliśmy tą grę. Podnieśliśmy się, no i udało nam się strzelić te 2 gole. Jednak Lens ma jeszcze swoją okazję na ostatniego gola, jednak nie wykorzystana została. No i ostateczny wynik tego meczu to 3-1 dla nas, więc mamy pewne prowadzenie tutaj. Było nerwowo, no ale udało nam się na całe szczęście ostatecznie tutaj zwyciężyć dosyć pewnym wynikiem. 3-1 to jest bardzo fajne zwycięstwo, więc no oby tak dalej. Gramy naprawdę dobrze. Miejsce nasze w lidze nie jest złe, jak widzicie. 12 pozycja to nie jest tragedia. Mam nawet pozytywny bilans bramkowy. No dobra, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Zachęcam do jego ocenienia, do jego skomentowania. No i do czekania na kolejne odcinki tej serii. Cześć!